Kochani, dawno, dawno temu starożytni Grecy stworzyli bogów. Wymyślili bogów po to, żeby zaklinać przestrzeń, żeby zaklinać czas, żeby zaklinać pogodę, żeby zaklinać miłość, żeby zaklinać sztukę, wojnę nawet, żeby zaklinać. Ale my wiemy, że ci bogowie nie istnieją. Natomiast zdradzę wam niezwykłą tajemnicę. Minęło wiele lat i człowiek potrzebuje bogów. Już 40 tysięcy lat temu na ścianach jaskini rysował swoich bogów. Bogowie z czasem się zmieniali. Jeszcze nie tak dawno bogowie, którzy powszechnie panowali wśród społeczeństwa, byli dobrze znani. Ale w XXI wieku wszystko się zmieniło. Nastał totalny ateizm i chcę wam powiedzieć, że nic takiego jak totalny ateizm nie istnieje. Człowiek potrzebuje Boga. Potrzebuje Boga po to, żeby zaklinać czasoprzestrzeń. Teraz już wie, że istnieje czasoprzestrzeń. I żeby ją zaklinać, potrzebuje nie tylko samego myślenia, ale potrzebuje też symbolu, który by mu ułatwiał to zaklęcie. I twierdzę, że takim obrazem, taką ikoną, takim kościołem dla współczesnego człowieka stał się tatuaż. Ponieważ on nie może zapanować nad wszystkim, bo Einstein to już udowodnił, że nie da się, inni też zresztą, teoria chaosu też to udowodniła, i ponieważ człowiek nie jest w stanie panować nad wszystkim, potrzebuje jakiejś wiary, że to, na co nie ma wpływu, to jednak nigdy nic nie wiadomo, bo może jednak. I dlatego, kochani, informuję was, że odkryłem niezwykłą rzecz. Tatuaż jest symbolem religijnym. Ci, którzy go robią, próbują w ten sposób zakląć czasoprzestrzeń. Próbują w ten sposób zakląć przemijanie. Próbują w ten sposób ukryć swój lęk. I dlatego Zastanów się, jaki tatuaż sobie ostatnio zrobiłeś, co on miał symbolizować, a przed jakim lękiem tak naprawdę miał cię uchronić. To tyle z RODOS, kochani, z RODOS, tu, z tej kolebki kultury ludzkiej prawie. No.